Jeśli chodzi o zmiany w urzędzie, wiceburmistrzem zostaje pan Michał Tul, młoda osoba, 27, żebym nie skłamał, 27 lat, wykształcenie ekonomiczne, no i trochę takie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, na Wyższej Szkole Oficerskiej. Jeśli chodzi o dawnych włodarzy gminy, pani Róża Koźlik wraca na poprzednie swoje stanowisko, zajmowane 16 lat temu, czyli kierownika referatu inwestycji, planowania i tak dalej. Marek Witek, czyli poprzedni wiceburmistrz, wraca też na swoje stanowisko w referacie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami i tak dalej. I wraca na swoje stanowisko, czyli podinspektora do spraw gospodarki nieruchomościami. A innych zmian się nie przewiduje. Sekretarz jako z założenia powinna to być, stanowisko powinno być apolityczne, nadal jest sekretarzem. Pani skarbnik, świetnie wywiązująca się ze swojej spełnionej funkcji, jest skarbnikiem i pozostali pracownicy są nadal pracownikami. Poznaję pracowników, wszyscy pracownicy mają taką białą, pustą kartę, mam do nich zaufanie.